teraz o niecodziennej prowokacji. Dziennikarz Gazety Wyborczej udał się na tegoroczny Marsz Niepodległości pomalowany na czarno. Wszystko po to, by sprowokować rasistowskie zachowania uczestników marszu. O efektach tego eksperymentu Karol Jałtuszewski. Marsz Niepodległości. Od lat największa patriotyczna manifestacja w Polsce. Dla krytyków to siedlisko nacjonalizmu i rasizmu. By to udowodnić, dziennikarz Gazety Wyborczej Jacek Hugo Bader postanowił zmienić kolor skóry. 11 listopada wyszedłem na ulicę naszego miasta stołecznego Warszawy. Gęby pomalowałem na czarno, żeby zobaczyć, jak to jest być czarnym. Po marszu dziennikarz tak opisywał swoje wrażenia. Przede mną przeszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którym towarzyszyło zdziwienie. Matko, Czarnuch przyszedł. Nawet jak tego nie wypowiadali, czułem to. W tegorocznym Marszu Niepodległości wzięło udział 75 tysięcy osób. Wbrew oczekiwaniom autora prowokacji nie stała mu się żadna krzywda. Dziennikarz twierdzi, że został obrażony przez dwóch mężczyzn, lecz sam przyznaje, że inni szybko stanęli w jego obronie. Mimo to zapewnia, że sytuacja jest poważna. Ludzie o innym wyglądzie w Warszawie czy też w Polsce nie czują się bezpiecznie. I kropka. Dziennikarz Wyborczej nie był jedynym czarnoskórym uczestnikiem marszu. Każdego roku bierze w nim udział m.in. działacz pro-life dr Bawer Ondo Aka. Znam Polskę, ja urodziłem się w Krakowie i po prostu uważam, że na Polsce tutaj specjalnie radzi się. Mimo udanej charakteryzacji dziennikarza, prowokacja zakończyła się porażką. Im się wydaje, że Marsz Niepodległości, który gromadzi 100 tysięcy ludzi, to jest marsz jakichś skinheadów, którzy krzyczą white power i nie lubią czarnych. No pod takimi hasłami na pewno by się w Polsce 100 tysięcy ludzi nie zebrało. Doktor Magdalena Ogórek przypomina, że to nie pierwsza nieudana prowokacja Gazety Wyborczej. Mówimy o środowisku, które swego czasu opublikowało tak żenujący artykuł na temat pierwszej damy Agaty Dudy, iż myślę, że głęboko zastanowił się nad jego publikacją nawet tabloid. Mówimy o środowisku, którego nie powstrzymało nic przed zorganizowaniem prowokacji w kościele, bo doskonale pamiętamy, że to miało miejsce. Internauci sugerują, że znany reportaż inspirował się po prostu polskim kinem. Czy ty wiesz, jak ja byłem młody, to też byłem murzynem, grałem w kosza? Poważnie. Tak robiłem. Patrz. Pan Jacek Hugo Bader. Autor prowokacji, nagrodzony przed 2 laty Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, twierdzi, że prowokacji nie żałuje. I zamierza opisać ją w swojej książce. A kto mnie zabroni z pastowanym kabanem po lesie spacerować? Karol Jałtuszewski, Wiadomości.